Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte mówi o diable jako o mordercy. Morderca od początku. Tak określił diabła sam nasz Pan Jezus Chrystus. Pierwszym mordercą wśród ludzi był Kain. Dlaczego zabił swego brata Abla? Dla tej samej przyczyny, dla której ludzie zabijają i dzisiaj, ponieważ był od złego. Tak czytamy w Słowie Bożym, zapisanym w pierwszym liście Jana, 3:12. Szatan, morderca, zainspirował Kaina, by zabił swego brata, tak jak szatan, kusiciel, skusił rodziców Kaina, by zjedli zakazany owoc. Czy historia ludzkości nie jest od tego dnia historią morderstw? Świecka, powszechna historia zgadza się w tym punkcie z boskim objawieniem. Wojny, rzezie, masakry, zabójstwa, ludobójstwo, holokaust, czystki i pogromy. Słowa te opisują ogrom krwi przelanej na przestrzeni wieków. Gdy zwiedzeni przez szatana ludzie zabijali siebie nawzajem, rzeczywistość staje się coraz ciemniejsza. Arsenały dzisiejszych supermocarstw są w stanie wielokrotnie zniszczyć ludzkość. Nawet najbiedniejsze narody nabywają dziś zaawansowane systemy uzbrojenia kosztem wydatków na żywność, odzież i podstawowe środki utrzymania dla swoich obywateli. Tymczasem ludzkość tęskni za pokojem. Jak można wyjaśnić to inaczej niż tym, że szatan jest mordercą? Jednym z najnowszych pomysłów szatana jest popularyzacja aborcji. Pod pozorem prawa kobiet do wyboru i kontroli urodzeń zabija się rocznie miliony nienarodzonych dzieci. Czy ktoś może jeszcze mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że dzisiejszy zły świat jest kontrolowany przez mordercę? Także szatan jest imitatorem, podrabiaczem. Jest to być może jeden z najbardziej niebezpiecznych obszarów. Jest to być może jedna z najbardziej niebezpiecznych sfer aktywności szatana. Chrześcijanin, który nie potrafi dostrzec jego imitacji, szybko pogrąży się w społeczności, która nie jest prawdziwą społecznością z Ojcem i Synem. Jak to uczy nas Słowo Boże zapisane w pierwszym liście Jana, 1:3. Oraz weźmie udział, zaangażuje się w działaniach, które mają formę pobożności, lecz zaprzeczają jej mocy. Jak to mówi 2 Tymoteusza, 3:5. Jeden z autorów chrześcijańskich, John Nelson Darby, ostrzega, tam gdzie moc nie jest prawdziwą mocą Ducha Świętego, zdolną dostrzec i osądzić imitację szatana, tam może on z łatwością stworzyć imitację mocy i nawet tam, gdzie jest miara prawdziwej wiary i przyznawanie się do Boga, takie działania będą prawdopodobnie dotyczyć osób pomiędzy chrześcijanami, które może mają właściwe odczucia, a nawet słuszne osądy. Szatan pokazał jego zdolność imitacji już około 3400 lat temu na dworze Faraona w Egipcie, kiedy to jego czarownikom udało się podrobić niektóre z cudów dokonywanych mocą Bożą przez Mojżesza. Określając tych czarowników jako Jannes i Jambres, apostoł Paweł stwierdza, że reprezentują oni tych, którzy sprzeciwiają się prawdzie. Tak jest napisane w Słowie Bożym zapisanym w 2 Mojżeszowej, 7:10-13 oraz w 2 Liście do Tymoteusza, 3:8. Tym sposobem szatan może zniweczyć wpływ prawdy na umysły ludzi. Nawet chrześcijan,
którzy nie nauczyli się odróżniać podróbki od tego, co prawdziwe. Nasz Pan Jezus Chrystus w podobieństwie o pszenicy i konkolu daje nam inny przykład podróbki, imitacji. Mówiąc o zasiewie konkolu pomiędzy dobre nasienie jako o działaniu wroga, stwierdza on, że miało to miejsce, gdy ludzie spali. Czytamy o tym w Mateusza 13, rozdział 24 do 30 wersetu oraz 36 werset do 43. Jakże to prawdziwe. W naszych czasach śpiący, połowiczni chrześcijanie dają wrogowi sposobność do siania konkolu lub życicy. Fałszywe kulty odnoszą sukces i szybko się rozpowszechniają, ponieważ gorliwość, entuzjazm i wiedza na temat doktryn kontrastują z oziębłością i duchową ignorancją tych, którzy nazywają siebie fundamentalnymi chrześcijanami. Według tej przypowieści życica albo konkol oraz pszenica będą rosnąć razem aż do czasu żniwa. Wtedy aniołowie oddzielą je, a konkol wrzucą do pieca ognistego. Tymczasem obrazuje on szatańską imitację dobrego życia rodzinnego, miłości do Biblii, troski o ludzi i poświęcenia dla Boga. Apostoł Paweł, opisując takich ludzi, nazywa ich fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych i nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki, jak to mówi nam drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wersety od 13 do 15. Dave Hunt wyjaśnia, jak imitacje szatańskie wkradły się nawet do myślenia i praktyk ewangelicznych chrześcijan. Nieszczęściem jest, że nawet chrześcijanie ulegli wpływowi wschodniego mistycyzmu i magii. Techniki nauki umysłu, The Techniques of Mind Science, i czary, zwykle racjonalizowane jako dobra psychologia, są regularnie stosowane i propagowane w kręgach ewangelicznych, świadomie lub nieświadomie, szczególnie wśród skrajnych charyzmatyków. Emocjonalny poziom słuchaczy The Sunday Evening Church osiąga swoje ekstremum za pomocą takich samych metod, jakich zwykle używa sprawny hipnotyzer lub czarownik. Z tą różnicą, że powtarzająca się frazy są wypełnione pozornie poprawnym odniesieniem się do Boga, Chrystusa i wiary. Wytworzony stan oczekiwania mylony jest z prawdą biblijną, stworzony przez charyzmę kleru, pastora i ma raczej swoje korzenie w zaraźliwej histerii tłumu niż w cichym zaufaniu do żywego Boga. Niektórzy bardziej wnikliwi przywódcy dostrzegają, co się dzieje, ale usprawiedliwiają to tym, że metody, których używają, jak również duchowe zasady, zostały objawione im przez, i tutaj powołują się nawet na Boga, przez Boga. Uczenie się uaktywniania duchowych praw poprzez pozytywne nastawienie jest grą umysłu, w którą gra dzisiaj wielu chrześcijan. Modlitwa przestaje być wezwaniem o osobistą Bożą interwencję i staje się techniką do czerpania z duchowej mocy. Zamiast
prowadzenia nas w bliższą społeczność z dawcą życia, który je inspiruje. Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże staje się zestawem życiowych porad, a nie prawdą samą w sobie. Sam Bóg w mniejszym stopniu staje się dla takich ludzi obiektem pragnień niż to, co obiecuje w swoim Słowie Bożym, w Biblii, w Piśmie Świętym. Niektóre wersety z Biblii, ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego przesadnie eksponowane, poparte wiarą, stają się tajemnym kluczem otwierającym drzwi do nieustającego zdrowia i dobrobytu. Tyle cytując Dave'a Hunta. Bóg w bardzo subtelny sposób zostaje poza modlitwą, choć ciągle jest ona do Niego adresowana, do Boga. Odpowiedź nie zależy już tak bardzo od woli Bożej, czy nawet łaski Bożej, możliwej dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Jezusa Pana, lecz od sposobu myślenia takich ludzi. Wiarę tacy ludzie postrzegają jako magiczną moc, która może być uwolniona przez umysł, jeśli tylko naprawdę potrafi się w cudzysłowiu wierzyć, chociaż w cudzysłowie ewangeliczny chrześcijanin teoretycznie nadal uznaje osobowego Boga, to w praktyce często zachowuje się tak, jakby Bóg był dla niego tylko jakąś kosmiczną mocą, którą można manipulować wiarą w biblijne zasady. I tutaj jest to bardzo niebezpieczna postawa. Jeśli nie jesteś w 100% pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, to być może idziesz do piekła, na które zasłużyłeś, dlatego że każdy, kto choć raz zgrzeszył, zasłużył na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. Byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, niż gdybyś miał trafić do tego jeziora ognia i siarki. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc ratuj się, bo tylko w Panu Jezusie możesz znaleźć zbawienie. Uwierz w Pana Jezusa, przestań wierzyć w siebie co do wiecznego życia, co do zbawienia. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a nie wierz samemu sobie co do zbawienia, co do życia wiecznego. Zaufaj Chrystusowi Jezusowi Panu, przestań ufać sobie, że sam o własnych siłach sobie zagospodarujesz wieczność i zdobędziesz prawo do wejścia do nieba. Nie, to jest niemożliwe. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek, tylko On może dać ci niebo za darmo, bo za wszystko zapłacił. Uwierz Panu Jezusowi. Niech Bóg ci błogosławi.